proszę. Dziękuję, panie marszałku. Panie ministrze, mam bardzo krótkie pytania o konsultacje społeczne. Ten temat ciągle wraca, ale posłowie dostają właściwie codziennie, co godzinę różnego rodzaju maile i od organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, od różnego rodzaju stowarzyszeń, które nas atakują, co robimy w sprawie ochrony naszej ojczyzny od GMO. I w tym momencie mamy sytuację taką, że po raz kolejny nawet posłowie są zaskakiwani różnego rodzaju propozycjami rządu, które tak naprawdę otwierają nas i nic w tym temacie nie robią. I proszę o konkretną informację, z jakimi organizacjami konsultowaliście tą propozycję tego rozwiązania ustawowego. Ile dostaliście informacji zwrotnych, ile organizacji popierało tego typu rozwiązania, ile było przeciwnych i na jakiej podstawie wybieraliście właśnie te organizacje, do których pisaliście informacje. Dziękuję.